wystawę naszej koleżanki Basi Basiewicz. No czas jest trudny, ale bardzo się cieszę, że Was tu wszystkich widzę. No jesteśmy w takich materii, gdzie nie wiemy, co będzie jutro, ale my zawsze będziemy działać. I zobaczcie, jaka piękna wystawa. Tkanina. No, nasza Basieńka ciągle coś tworzy, ale zobaczcie, ja zawsze mówiłam, że tkaczki są najbardziej pracowitymi tutaj artystkami. Ja to otwieram. A, słuchajcie, w tej chwili oddaję głos kuratorce, Joannie Lądzając, szefowej sekcji tkaniny, która mówi dużo więcej. Jedną Basieńka z Lwowa w ogóle, prawda? Tam się urodziła. Słowa Ukrainie, bohaterom ukraińskim, jesteśmy z nimi, z tymi naszymi sąsiadami i wszyscy się modlimy, żeby ten Matrix, to co jest, wydał się nam tylko snem, żeby się to skończyło i żebyśmy mogli dalej spokojnie żyć. Przepraszam te słowa, ale to wszystko jest w naszych myślach, na pewno o tym wszyscy myślimy, prawda? Wszyscy normalni ludzie, my chcemy mieć pokój na świecie, żebyśmy mogli tworzyć piękne wystawy, sztukę i żebyśmy mogli się do siebie uśmiechać i byśmy mogli myśleć o dniu jutrzejszym, że będzie równie piękny, żeby to się skończyło w tej chwili, co jest, ale sztuka zwycięży. Niech nasze serca też będą pełne nadziei i radości. Oddaję tutaj koleżance kurator. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Galerii Domu Artysty Plastyka na niesamowitej, wspaniałej wystawie świetnej artystki Barbary Basiewicz. Wystawa pod tytułem Sploty Przeznaczenia. Powiem parę słów może artystce, która jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończyła Akademię w 1971 roku, więc obchodzi 50-lecie pracy twórczej, albo już obchodziła, tak? I studiowała u takich profesorów jak Michał Bylina, Mieczysław Szymański, Anna Śledziewska i Wojciech Sander. 1977 roku Basia Basiewicz pracuje w pracowni doświadczalnej tkactwa artystycznego, która mieści się tutaj na czwartym piętrze, a równocześnie też była pracownikiem długoletnim Muzeum Etnograficznym, gdzie zajmowała się konserwacją tkanin. I tak jak sama pisze, mówi, no tak mówi w katalogu, że stara się tkać tak, żeby było, potem było jak najmniej pracy dla konserwatora. Tak? No. Jest to artystka wielokrotnie nagradzana na wystawach sztuki włókna. Została również nagrodzona z złotą odznaką za opiekę nad zabytkami oraz złotą odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków. Bo Basia nie tylko jest wspaniałą artystką, ale jest i świetną koleżanką i udziela się tutaj w naszej komisji socjalnej. Jej prace znajduje się m.in. w zbiorach Muzeum Warszawy, Muzeum Wojska Polskiego, Kościele Parafialnym w Górkach, w Kampinoskim Parku Narodowym oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. I prace z zakresu konserwacji tkanin zabytkowych znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Kielcach, w oddziału Oblęborku, Muzeum Wsi Opolskiej i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Chciałam Państwu powiedzieć również, że w wystawie tej towarzyszy katalog bogato ilustrowany i opatrzony tutaj został komentarzem przez zapraszamy naszą pisarkę proszę Katarzynę tutaj. Jasiołek, która jest autorką książek o designie. Tak. Natomiast wielkie również podziękowania Państwu Borkowskim, tak? Borowskim, przepraszam za katalog. I może jeszcze powiem, co sama napisałam, przeczytam. Tak, indywidualna wystawa tkaniny artystycznej Barbary Basiewicz, Sploty Przeznaczenia, zasługuje na szczególną uwagę. Wprowadza nas w magiczny świat starej tradycji tkackiej, której artystka jest wierna od lat.
Nie zważając na zmienne mody panujące w dziedzinie sztuki włókna, Barbara Wasiewicz pozostaje konsekwentna w swoich wyborach artystycznych. Doskonali technikę wykonania, opartą zawsze na bazie osnowy i wątku. To wystawa, która budzi dobre emocje i nastraja optymistycznie. Udowadnia nam, że tradycyjna tkanina warsztatowa jest w dalszym ciągu ważnym środkiem wyrazu artystycznego, a z pewnością pozostanie nim również w przyszłości. Takie jest przeznaczenie splotów i takie są sploty przeznaczenia. Basiu, jesteś przeznaczona w tkaninie. Może teraz autorka chciałaby powiedzieć. Nie, Basia, ale tyle żeś się powiedziała. No na pewno się nie wymigasz. To ja to będę dziękować po kolei. Związkowi, pani prezes, pani Dorotce, a gdzieś tam się jest biura wystaw, no, kurator oczywiście, pani pisarce naszej, wszystkim, którzy mi pomagali, Andrzejowi, rodzinie, koleżankom. No i sobie oglądajcie. No tutaj właśnie w katalogu to wszystko jest, bo tak autor to nie umie tak powiedzieć. A ja ci powiem, Basiu, a my dziękujemy Tobie, że jesteś z nami, jesteś wspaniałą artystką, naprawdę. Ja nawet jak ustawialiśmy tę wystawę, już podziwiałam Twoje prace i ona tak pracuje, to jest taka próweczka, tak jak mówię. Wszystkie dziewczyny z tkaniny są pracowite, a na co dzień w tej pracowni tu prawie, no co dzień nie mogę, bo jeszcze no, ale ja cię ciągle widzę. Ale i przykro mi, że taki ten dzień jest dzisiaj, no od tygodnia. No tak, no ale co zrobisz, no żyjemy i... Życie toczy się dalej. Toczy się dalej. I trzeba tworzyć. No, tworzyć, no nie umiem powiedzieć, bo to tylko tak nam nagle to wyszło i przyjemy jesteśmy. Miejmy nadzieję, że to nagle odejdzie. Także przezwycięży się to wszystko. Dziękuję. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że są moje córki, zięciowie, wnuczki, ale nie ma syna, który drogi bardzo przepraszał, że jedzie właśnie do Lwowa po jakąś znajomą, znajomej, która dopiero urodziła dziecko i przywiezie i bardzo przeprasza. Poprosił kolegę tutaj właśnie, żeby w zastępstwie porobił zdjęcia. Także no to chciałam powiedzieć, że no nie wszyscy możemy tutaj być. Także dziękuję bardzo. Ale jeszcze raz. Ale nie chcę. Dostaniesz dyplom. Naprawdę? Związek Polskich Artystów Plastyków, Zarząd Okręgu Warszawskiego przyznaje dyplom Barbarze Wasiewicz no. Za wystawę, z okazji wystawy Sploty Przeznaczenia Galerii DAP, Mazowiecka 11A, Warszawa, podpisane prezes zarządu Bożena Leszczyńska. Ale ja będę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy u siebie. Tak, proszę. Dziękuję. Jesteśmy właśnie, bo każdy z nas ma albo kogoś z rodziny, albo kogoś znajomego, przyjaciół, gdzie się to wszystko dzieje tak blisko nas i każdy z nas stara się pomóc. I myślę, że tu bardzo wielu z nas przyjmuje właśnie swoich przyjaciół, znajomych i nieznajomych również do swoich domów. My też jako Związek Artystów Plastyków pomagamy i właśnie wkrótce do Lwowa jedzie koleżanka, która u nas kiedyś pracowała, Jurina Łaniowska, która właśnie mieszka w Kijowie, jedzie teraz swoim samochodem do Lwowa, no bo tam już nie może dojechać. I za wszystkie piękne gesty dziękuję. Sztuka jest ponad wszystko. Cieszę się, że Was tu wszystkich widzę. Bardzo nam potrzeba w tej chwili takiej dobrej, wspólnej energii. Pamiętajcie, że zło się kiedyś kończy. My to przetrwamy. Tak jak oni tutaj, nasi sąsiedzi, walczą. Przetrwamy. Świat znów będzie piękny. Kochani, wszystkiego dobrego życzę. Dużo uśmiechu, mimo łez. Bądźmy wszyscy razem zjednoczeni. Wtedy jest w nas ogromna siła. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo.